Moim Państwa gościem jest dzisiaj Aleksandra Szubryc z Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry. W naszym mieście rozpoczął się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, a motyw przewodni tegorocznej edycji to rewolucje technologiczne. Co przez to hasło rozumieć? Chcemy pokazać, że żeby się nie bać tych rewolucji technologicznych. One bardzo często pomagają czy w prowadzeniu swojej działalności gospodarczej, czy w pokazywaniu swoich nowych technologii, czy swoich produktów światu na przykład. I rozumiem, że wszystkie panele i warsztaty, które zostały zaplanowane, właśnie mają się odbywać pod tym hasłem, czyli mają nawiązywać do tych technologii. Dokładnie tak. Będą warsztaty, które pokazują, jak wykorzystywać tę nową technologię. Warsztaty takie skierowane stricte do osób, które zajmują się na przykład kreowaniem wizerunku swojej firmy czy swojego. Tutaj wykorzystanie jednej z platform wizerunkowych właśnie po to, żeby umiejętnie dotrzeć do jak najwięcej ilości osób oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w promowaniu swojej firmy. To są drugie warsztaty, warsztaty, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Niestety już na tą chwilę nie ma miejsca na nie. Ale widziałam, że rzeczywiście tych zajęć jest bardzo dużo i one odbywają się pod różnymi tytułami, jak znaleźć pracę marzeń, wskazówki rekrutera, albo social media bez tajemnic, mistrzowskie wystąpienia publiczne, cyberbezpieczeństwo, więc rzeczywiście ten obszar jest bardzo szeroki. Tak jest. W ramach tego tygodnia przedsiębiorczości może realizujemy tylko 3 dni, ale są bardzo intensywne. Będzie 19 wykładów prowadzone przez 12 wykładowców, więc myślę, że każda osoba, która jest zainteresowana rozwojem osobistym czy rozwojem swojej firmy, na pewno znajdzie coś dla siebie. Rozpoczynamy dzisiaj bardzo ciekawymi warsztatami dotyczącymi prezentacji swojej osoby. Wiadomo, że najważniejsze jest te 5 minut, więc trzeba się bardzo dobrze zaprezentować. Tutaj jedna z pań trener będzie opowiadać, w jaki sposób się zaprezentować, ubrać, dobrać strój do odpowiedniego spotkania, ale też w jaki sposób na przykład zrobić identyfikację wizualną swojej firmy. Później trochę taki spokojniejszy wykład dotyczący kawy, jak ważne jest to, w jaki sposób parzymy kawę i jak warto dbać o swój ekspres do kawy. To jest taki przerywnik, a później już wchodzimy z takim tematem szukania swojej pracy marzeń. Myślę, że wszyscy ci, którzy szukają pracy albo chcieliby zmienić swoją pracę, warto, żeby przyszli na ten wykład. Czwartek to jest taki dzień dotyczący wystąpień publicznych. Tutaj bardzo ciekawy wykład jednego z doktorów Politechniki Opolskiej. Osoby, które pracują na co dzień w mediach czy gdzieś chcieliby zaprezentować swoje pomysły, warto, żeby przyszły i zobaczyły to. Ten wykład. Oraz wieczorem nasze już sztandarowe wydarzenie Startup Mixer, na którym zaprezentują się 3 bardzo ciekawe startupy tutaj z Opola czy z województwa opolskiego. Nie zdradzam, jakie to będą startupy, bo chciałabym, żeby jak najwięcej osób po prostu przyszło na ten Startup Mixer. I piątek już taki może niespokojniejszy, ale też bardzo ciekawy. Tutaj na początek opowiem o historii pieniądza, który naszej waluty, tutaj przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Następnie wykład dotyczący tego, w jaki sposób pracownicy, jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu. Myślę, że to jest taki temat bardzo aktualny po kryzysach, które aktualnie są. Myślę, że każdy z pracowników może wyczuwać takie wypalenie i to jest właśnie wykład, w jaki sposób sobie z tym radzić. A na koniec tygodnia przedsiębiorczości bardzo ciekawe spotkanie. Peczakcza. To jest prezentacja biznesmenów opolskich, ale już z takiej innej strony, bardziej od strony hobbystycznej. Będą opowiadać, czym się zajmują po godzinach, więc to też jest bardzo ciekawy sposób poznania ich z tej drugiej strony, nie biznesowej, ale co robią na co dzień. Rozumiem, że tematyka tego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości ma odpowiadać bieżącym trendom i potrzebom, czyli tak jak wspomniałaś, temat wypalenia zawodowego jest rzeczywiście bardzo aktualny, no zwłaszcza biorąc pod uwagę wydarzenia ostatnich lat, czyli na przykład pracę zdalną, tak, która zamykała nas w 4 ścianach. Ale jaki jest ogólny kierunek rozwoju tego Światowego Tygodnia, bo to już jest kolejna edycja tego wydarzenia. Tak, w Opolu na taką skalę jest po raz 6. W ramach tych tygodni przedsiębiorczości, które organizujemy przez te parę lat, chcemy pokazać spektrum różnych dziedzin, które wrzuca się do tego wspólnego worka przedsiębiorczości. Tutaj jest na przykład są warsztaty odnośnie zakładania działalności gospodarczej, ale właśnie też w jaki sposób tą przedsiębiorczość rozwijać, albo jak
nie dać się wypalić. Właśnie te pomysły czasami niestety tkną na jakimś poziomie i na przykład takie spotkania networkingowe, które są po każdych naszych wydarzeniach, to jest to miejsce, gdzie można spotkać osoby, które podpowiedzą, w jaki sposób rozwijać ten pomysł, albo gdzie się zwrócić do jakichś specjalistów, albo do jakich instytucji, żeby na przykład rozwijać swój pomysł technologiczny, czy jakiś swój produkt. Czy biorąc pod uwagę działalność Parku Naukowo-Technologicznego, wydarzenia, które się w nim odbywają, czyli startup miksery na przykład, albo też inkubator przedsiębiorczości, czy rzeczywiście widać, że Opolanie są przedsiębiorczy? Tak, to był taka chwila zastoju, ale widzimy, że coraz więcej osób te pomysły biznesowe, które na przykład były chowane w szufladach, bo czekały na lepszy czas, są wyciągane z tej szuflady i przychodzą do nas z pomysłami. Może to nie są jeszcze pomysły gotowe na zakładanie tej działalności, żeby faktycznie rozwijać, ale szukają pomocy, gdzie można byłoby czy stworzyć prototyp, czy znaleźć zespół, który by pomógł rozwinąć jakąś aplikację. I właśnie wszelkie takie spotkania, czy właśnie Startup Mixer, czy spotkania dotyczące takie szkoleniowe, właśnie są po to, żeby spotkać osoby podobne, które podobnie myślą, żeby właśnie stworzyć zespół, na przykład, który rozwinie dany pomysł biznesowy. A jakie to są pomysły? To są bardzo różne. To są od technologicznych, zaawansowanych technologii, które pomogą na przykład w większych przedsiębiorstwach zaoszczędzić czas czy energię, poprzez aplikacje, które ułatwiają życie albo ułatwiają znalezienie na przykład pracy. Są to pomysły, które zmniejszają ilość zużywanych śmieci. Naprawdę warto przyglądać się tym naszym pomysłom biznesowym i przychodzić na takie spotkania, bo ci opolscy naukowcy czy w nas są bardzo pomysłowi. Wracamy do Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Jeżeli ktoś chce jeszcze przyjść na jakieś zajęcia, to gdzie powinien szukać informacji, godzin i miejsc? Najlepiej w wyszukiwarce wpisać Tydzień Przedsiębiorczości w Opolu. Wyskoczy strona internetowa, gdzie jest cały harmonogram z wszystkimi sylwetkami prelegentów i przez tą stronę można się zapisać na wszystkie nasze spotkania. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu i za rozmowę. Moim Państwa gościem była Aleksandra Szubryc z Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.